Rozmowa dnia. A nasi goście to pani Katarzyna Dąbrowska, pan Janusz Andrzej Mastalerz i pan Janusz Kukuła. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. My już dzisiaj zapowiadaliśmy państwa i mówiliśmy o tym, że dzisiaj wieczorem 32, zdaje się, prawda? Gala Wielki Splendor, czyli Gala Teatru Polskiego Radia. Swoje święto ma zatem dzisiaj teatr bez obrazu, a żyjemy w świecie obrazu. Ci państwo też rozmawiamy w radio, ale jesteśmy też w pewnym sensie w telewizji, można nas oglądać. Jak sobie radzi dźwięk, sam dźwięk w teatrze? Och, to jest teatr, który składa się z trzech podstawowych elementów, mianowicie z marzeń, z wyobraźni i ze słów. A świat i my to przede wszystkim słowa. Bez słów nie bylibyśmy ludźmi i dlatego ten teatr nie boi się żadnych nowych technologii, mediów, bo trwa już prawie 95 lat. Ci ludzie, którzy wymyślili radiofonię, od razu wiedzieli, że jest to miejsce cudowne dla sztuki, a my tylko staramy się, by oni mogli być z nas dumni. No to w takim razie państwa zapytam, jak państwo widzą swoją pracę, pracę aktorską, ale właśnie tylko słowem, bez obrazu, w dzisiejszych czasach, tak jak mówiłam, no w czasach zdominowanych przez obraz. No z jednej strony jest to bardzo trudne, a z drugiej strony to jest fascynujące zadanie aktorskie, myślę, dla każdego z nas, bo w tym ograniczeniu środków tak naprawdę kryje się też pewnego rodzaju wolność i no ja za każdym razem mam takie poczucie, że to wejście do Teatru Polskiego Radia jest tak naprawdę wejściem za każdym razem do zupełnie innej konwencji, bo pamiętajmy, że tym głosem później trzeba jednak zagrać i komedię, i tragedię, i formę, i wszystko. I to jest bardzo rozwijające, bardzo trudne zadanie, ale bardzo też piękne zadanie. A skąd ta wolność? Skąd ta większa doza wolności właśnie? Bo zdawałoby się, no na pierwszy rzut oka, że właśnie tej wolności jest mniej, bo jest tylko głos. Jest ogromnie dużo, bo nie ma właśnie ciała, nie ma mimiki. Ale, ma gestów. Ale jest wszystko, co można wyrazić dźwiękiem i ciszą i słowem. To jeszcze to samo pytanie, pan Andrzej Mastalerz. Jak pan widzi siebie w Teatrze Polskiego Radia? Kontynuując to, co Kasia powiedziała, no to taką wolność osiągamy przez ustalenie granic. No, też jest bardzo pozytywne to, że ja słyszę, bo tak jak rozmawiam ze znajomymi, z przypadkowo spotkanymi ludźmi, że to jest bardzo potrzebne. To jest bardzo potrzebne, bo bardzo dużo ludzi słucha radia, a coś takiego jak słuchowisko jest takim nieodłącznym elementem tego codziennego słuchania. I to jest bardzo budujące dla nas. To znaczy, że to jest taki sygnał dla nas, że to, co my robimy, jest potrzebne i daje nam bardzo pozytywne impulsy. To znaczy ten dobry odbiór i ta świadomość tego, że ludzie słuchają i chcą takich opowieści. Umówmy się, że ten świat zdominowany przez to pismo obrazkowe też bywa nużący. Tak samo jak... Że w każdym z nas jest potrzeba zamknięcia oczu, tak, i posłuchania? Ale oczywiście jak tak, jest taka wewnętrzna potrzeba, pomimo tego, że często dajemy się uwieść temu światu zewnętrznemu, tym, co niesie ze sobą cywilizacja, to jednak w każdym z nas głęboko drzemie taka potrzeba. No to jeszcze w takim razie, zanim przejdziemy do samej gali, jeszcze jedno pytanie do pana Janusza Kukuły, bo to jest tak, że oczekiwania, przynajmniej tak się przyjmuje dzisiaj, że oczekiwania wobec radia to jest oczekiwanie przede wszystkim wobec muzyki. Bardzo często zresztą prawie, że tej samej muzyki, która jest powtarzana na okrągło w wielu stacjach. No, Polskie Radio oferuje coś więcej, bo oferuje słowo i to słowo niezwykłe, bo słowo płynące właśnie z przekazu teatralnego, ze sceny, tej sceny takiej wyjątkowej, w której liczą się przede wszystkim u słuchacza uszy, a nie oczy.
jak pan patrzy na ten aspekt obecności Teatru Polskiego Radia na antenie właśnie? Och, to jest dla nas sprawa najważniejsza, bo my nie wstydzimy się i nie boimy takiego pięknego słowa misja. To jest misja radiofonii publicznej. Ja mówię, że dewizą, którą moglibyśmy mieć wypisaną nad drzwiami do Teatru Polskiego Radia brzmi docere et movere, czyli uczyć i wzruszać. No i to dzięki sztuce właśnie stajemy się lepsi, mądrzejsi. Czasami wzbogacamy się o nieznane wcześniej uczucia. My tylko opowiadamy, mówię tylko, a tak w sercu czuję, że aż, opowiadamy historie, które mają przybliżyć ludziom problemy współczesności i lepiej zrozumieć samych siebie. To jest nasze posłannictwo. Dlatego właśnie tak bardzo kochamy aktorów, którzy jedyni potrafią tak pięknie opowiadać o naszym losie. Przechodzimy do dzisiejszej gali. Wielki splendor, wiele nagród. Jak te nagrody postrzegane są w środowisku aktorskim? No bo to jest też inny teatr, więc inne nagrody, tak myślę. Tak, ale myślę, że są postrzegane bardzo prestiżowo. Kropka. Po prostu myślę, że to są nagrody, które są ważne. Są dla naszych kolegów i dla naszego środowiska bardzo ważnym wyróżnieniem. Pan Andrzej, tak, to jest bardzo szlachetne wyróżnienie, ponieważ radio jest jednym... Teatr Polskiego Radia jest taką przestrzenią, która bardzo dba o profesjonalizm. To znaczy są pewne rygory, wymagania, których w innych przestrzeniach naszej działalności no, czasami się omija niestety. Ja mówię o tym z dużym żalem. Natomiast radio jest bardzo wymagające i pewnych rzeczy po prostu nie toleruje. Ja mam, mówiąc o profesjonalizmie, mam na myśli chociażby taką prostą rzecz, jak dbałość o słowo, jak dbałość o polszczyznę. Dla mnie to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo szlachetne wyróżnienie. Jednym słowem, nagroda i wyróżnienie dla prawdziwych mistrzów, to teraz powiedzmy coś o kategoriach. No tak, ja z wielkim wzruszeniem pojawiam się od wielu lat w Sygnałach Dnia. To taka nasza cicha umowa. Bardzo dziękuję za i tegoroczne zaproszenie, bo właśnie w tej chwili mam przyjemność i zaszczyt ogłosić laureatów tegorocznych. Nie tylko nagród Wielki Splendor, ale również nagród za debiuty. Bardzo dziękuję za taką możliwość. Nagrodę Wielki Splendor otrzymują tu obecni Katarzyna Dąbrowska i Andrzej Mastalerz. Nagrodę Splendora Splendorów otrzymuje pan Krzysztof Globisz. A na honorowy Wielki Splendor redakcja miesięcznika poświęconego dramaturgii Dialog. Natomiast nagrody za debiut dla nas też bardzo ważne. Właściwie ja zawsze tym młodym powtarzam, że już takiej nagrody nigdy nie odbierzecie, bo to jest jak pierwsza kromka chleba w życiu, w ciągu dnia na śniadanie. Potem można jeść cały dzień, ale ta pierwsza kromka, pierwszy kęs smakuje w jedyny sposób. Otóż otrzymują nagrodę za debiut aktorski, która się nazywa Arete, co w starożytnej Grecji oznaczało doskonałość. Otrzymuje Justyna Kowalska i Łukasz Borkowski. Nagrodę za debiut dramaturgiczny pani Alina Moś-Kerger. Nagrodę za debiut reżyserski aktor, pisarz i reżyser Mariusz Bieliński. A nagrodę muzyczną otrzymuje Hadrian Filip Tabęcki. To lista tegorocznych laureatów Nagród Teatru Polskiego Radia. Laureatom i szczególnie tym, którzy są z nami w studio, serdecznie gratulujemy, ale jeszcze pana Janusza Kukułę zapytam o, bo państwa pytam o to, jak, w jaki sposób ta nagroda odbierana jest. W ogóle nagrody Teatru Polskiego Radia odbierane są w środowisku, a pana chciałam dopytać, jak są odbierane wśród tych, którzy no, debiutują i właśnie są debiutantami. Och, płyną łzy.
mocniej bije serce. Oni są tak cudowni, tak wrażliwi. W tym roku to nie jest, nie tylko rządzi młodość, ale na przykład pan Hadrian Filip-Tabenski, to jest przecież jeden z najważniejszych kompozytorów w Polsce, ale tak się szczęśliwie złożyło, że udało mi się go namówić i zadebiutował w Teatrze Polskiego Radia. Mam nadzieję, że zostanie z nami na zawsze, no bo cóż, pozyskać do współpracy tak wybitnego kompozytora to wielka przyjemność. Mariusz Biliński to przecież uznany dramaturg, on wygrywał i Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, a napisał tak piękne słuchowisko o swoim ojcu, które perfekcyjnie wyreżyserował, że uznaliśmy, że na tę nagrodę zasługuje. Pani Alina Moś-Kerger, to już jest młoda reżyserka, która... Kiedy byłem spotkania z Polskim Radiem na różnych etapach życia artystycznego, kariery zawodowej mogą nastąpić. Ależ tak, po prostu nie można nie być w Polskim Radiu. No to jest tak piękna instytucja, która od tylu lat służy wszystkim Polakom, opowiada o życiu, zachęta, świecie. Jak można być debiutantem w dojrzałym wieku, prawda? Najstarszym debiutantem, proszę sobie wyobrazić, był Janusz Głowacki, którego namówiłem na to, żeby zadebiutował jako reżyser, no i to otrzymał tę nagrodę, był przeszczęśliwy. Na pewno dodaje skrzydeł, taka nowy powiew młodości. Wie pani, to dodaje skrzydeł także nam, bo my mamy te skrzydła czasami, brakuje tam jakiegoś piórka czy piórek, ale taki dzień jak dzisiaj sprawia, że to wszystko się regeneruje i znowu możemy opowiadać historię o świecie. Co w takim razie wszystkim laureatom życzymy serdecznie najpiękniejszych lotów. Pani Katarzyna Dąbrowska, pan Andrzej Mastalerz, pan Janusz Kukuła byli gośćmi Sygnałów Dnia. Dziękujemy. Była to rozmowa dnia.